Także proszę Państwa, ciągle jakieś mamy ostrzeżenia. Dzisiaj też przy parku Skaryszewskim, proszę Państwa, jak się opalałam, to jakieś helikoptery latały, jakieś samoloty, nie wiadomo co. Radio Tok FM Euro, Conchita Extra. No i Marcin tu szaleje, proszę Państwa. O, nawet telewizja nagrywa. Także w centrum Warszawy dużo się dzieje. Wiecie Państwo, różnych rzeczy. Centrum Warszawy. Telewizja nagrywa taksówki, które są biedne i nie ma kolejek do taksówek, to one stanowią kolejkę. Najlepiej to na lotnisku, ale też muszą wypatrywać, wyczekiwać, szukać chętnych. Tutaj ten Marcin, on strasznie przytył, stał, sterczał i uciekł. Bogu dzięki, bo już zmieniłam kursy. Ludzie nie chcą przechodzić koło wariatów. No. A jeszcze jak mi tutaj powiedział wczoraj, że nożem chciał kogoś, tak, czy to on dobrze chciał, ja mówię, po co sobie robić problemy? No. Także proszę Państwa, poszedł z powrotem do podziemi i tam siedzi przy kiosku. Także siedzi przy kiosku. Chyba, żeby gdzieś tu się nie czaił. No. Także proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie. Buziaczki przesyłam. Także jak nie Marcin, to jakiś facet za tobą idzie. Coś tutaj nadaje na tych komórkach. No bo przecież teraz komórka to już i można i zapłacić, bo to komputer. I my też będziemy płacić światło, prąd. I przez internet. Tak. Czyli Warszawa. Czyli proszę Państwa, jest Warszawa. No. Także mentalność musi się zmienić. Komputer komputerem to jest wynalazek. Będzie następny wynalazek. Że mentalność. Pozbyć się przesądu. Pozbyć się ciemnoty. Pozbyć się zabobonu. Pozbyć się głupoty. A wiecie Państwo, że to wszystko to słowo parafianin znaczy. Bo parafianin w słowniku wyrazów obcych to człowiek ciemny, zacofany, przesadny, przesądny, nieobyty nawet, bez ogłady. Słowo parafianin. No i teraz oni to chytrze usunęli, to znaczy no, ten facet, co tu łazi, tak przez te komórki nadaje. To też tak, ja mówię o tym Marcinie, a tu patrz, jakieś coś za tobą tu lezie, coś koło ciebie. No, żeby aby. Także proszę Państwa, tutaj w Warszawie to nigdy nie będziesz sama, nigdy nie będziesz samotna, bo ktoś ci zaraz tu przyleci. No, także proszę Państwa, jest Warszawa, niech żyje Warszawa, ale dużo jest pracy, dużo jest policji na Pradze, przy Narodowym Stadionie. Jeden gwiżdże, drugi gwiżdże na ulicy, no bo to przecież ruchem kierują. Potem dwóch policjantów weszło na dziedziniec, na sam Stadion Narodowy, poszli. Czyli, że coś się dzieje, proszę Państwa. Także, proszę Państwa, jest ta mentalność populizm. Co jeden, to jakiś, wiecie Państwo, jak na jednym rogu żebraczka powie Dominik, to na drugim druga to samo gada. Jak na jednym powie jakiś Adam, to na drugim rogu druga to samo gada. Trzecia, czwarta i piąta. A Państwo myśleliście, że tam, gdzie jest Warszawa Centralna, że tam, gdzie jest Dworzec Centralny, to, że tam nie żebrzą na czterech rogach i tego samego nie mówią? O to samo chodzi. Niby o papieża, ale wiecie Państwo, czy w ogóle społeczeństwo teraz się modli? Ja tak podglądałam troszeczkę i tych z Lubelskiej 32, albo wcale nawet i że nie podglądałam, albo tych, którzy tam na Pobożańską jeżdżą teraz do tych sióstr białych, świętych Teresek, jak to mówią, to wcześniej było na Wiatracznej, tam u nas na pracę właśnie, Uniwersam Wiatraczna, który mają zburzyć. No to wiecie Państwo, że oni tam jedzą, się wcale nie modlą, to znaczy, że się modlą, ale modlą się na pokaz,
No bo muszą. Modlą się, bo muszą. Także Państwo zobaczą. Tam w ogrodzie, w Parku Skaryszewskim, jak się opalałam, to piękna pogoda, a tu rzeczywiście jest bardzo zimno. I mówił dziennikarz w Radiu Tok FM dzisiaj, że będzie 15-16 stopni, czyli że będzie bardzo zimno w sumie. Także proszę Państwa, pogoda się zmienia, bo pogoda też umie dostosować się do klimatu Warszawy, że wszystko się zmienia, tramwaj w poprzek, autobus w poprzek, rozkład jazdy w poprzek, wszystko w poprzek i korków pełno. No teraz to jest 12 akurat zaraz, no to wiecie Państwo, to nie może być tych korków, ale znowu, ulica Puławska zrobiła się pusta, ulica Marszałkowska pusta. Także widzicie Państwo, tutaj przez tę ulicę przejechały platformy, które no wiozły ludzi, proszę Państwa, tańczących, rozweselonych, rozśpiewanych tu w katolickiej Polsce. A teraz taka moda na kopcenie petu, wszędzie o, stoi dziadu bajko i tu stara, zobacz, ale jaka głupia, no. Co z tego najładniejsze, to ten kapelusik najładniejszy. Także tu niepotrzebna jest telewizja, bo ludzie, proszę Państwa, gdy wypowiadają się do kamery mówiąc, no to zachowują się sztucznie, zachowują się dziwacznie, zachowują się ludzie nienaturalnie. No, także, no niestety. Niepotrzebna jest ta telewizji. Czyli proszę Państwa, Warszawa, Warszawa. I prosi, jeżeli Wy już do tej Matki Boskiej się modlicie, bo pokazujemy Grochowska 365, tak? Nigdy nie mogę tego numeru zapamiętać. Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej. Warszawa jest parafialna, katolicka, maryjna. Także wiecie Państwo, oni często unikają tego tematu. Ukrywają swoją wiarę, ukrywają to, że wierzą w Matkę Boską. Specjalnie, no bo działalność oszustystyczna salcesonów nadętych. Państwo zobaczą, wszędzie kopcie. Jest nieciekawa, no bo to wiecie Państwo, jeżeli człowiek jest nieszczery, no to o czym gadać z osobą nieszczerą, która jest powykręcana, ponauczana albo przyzwyczajona kłamać, żebrać, kraść w sposób taki, że to widać i że tego nie widać, no to przecież o czym i z czym do ludzi. Nauczyli się palić papierosy, proszę Państwa. Wszędzie kopcą pet. Pytanie, po co ci to? Tutaj, wiecie Państwo, kwestia mentalności. Szkodzi, nie szkodzi, że zdrowszy tytoń. Który tytoń nie szkodzi? No. Także oduczcie się tego kłamstwa, oduczcie się manipulacji. Każda manipulacja jest kłamstwem. Z tym, że słowo manipulacja ładniej brzmi niż kłamstwo, niż kradzież, niż złodziejstwo. No i tutaj mamy też wejście do Carrefourka, do podziemi tam na dół. To któryż to supermarket nie kłamie, któryż to supermarket nie oszukuje i nie podkrada. No, tak jak byłam niedawno w tych tarasach, proszę Państwa, złoty w Carrefourku, no to tam te kurczaki są po 4,99, a przecież u nas na Igańskiej 30, tak? No, bo ta Basia mieszka, Igańska 28, to jest 30. Jest sklep z mięsem i są kurczaki po 3 zł. No to po co to gada tutaj baba? A gdzie to jest taniej? A gdzie to ja kupię taniej? Czyli takie pytanie z odpowiedzią, prawda? Populistyczne. Że wiecie Państwo, kłamstwo, oszustwa, ten kto kłamie, to i podkrada. No, jak nie w taki sposób, to w inny sposób. Także, no niestety, prosimy, musicie prosić Matkę Boską o zmianę mentalności, sposobu myślenia. Ale czy to jest możliwe?
co któraś pracowniczka tutaj z Carrefourku, no to wychodzi na papierosa, z tamtej strony raczej. Wszędzie kopco dziady. Także proszę Państwa, trzeba pojechać do Anglo-Ameryki, Białystok. Proszę Państwa, tam moja siostra, jak się dowiedziała, że ma raka mózgu, no tam zaczynało się coś tworzyć. W kątku, gdzie nawet nie było jak tego zaoperować, no to momentalnie rzuciła palenie papierosów. Czy ty będziesz kopcić? Czy pani już to ma? Takie w centrum robią. Czy pani już brała? Czy pani to już ma? I wciska i potem mówi, ile to kosztuje. Także państwo zobaczą. Stare kino, relaks. Tak fajnie było. Tyle razy się w tym kinie było. Tak fajnie było. I po co to kino było burzyć, niszczyć? Chociaż tyle tylko dobrze, że pozostała nazwa. Kino, relaks, kino. Kino, relaks, kino. No, głowa będzie bolała od tego wiatru. Ulica Złota. W katolickiej Polsce, a nie mylić tam z Anglią, nie mylić z niczym, no bo tutaj wiecie Państwo, nie jest ani Anglia, nie jest ani Wielka Brytania, jest Polska, po prostu Polska. Także jest Warszawa, po prostu jest Wars i Sawa. No, a na trzecią osobę jeszcze po tym parku z Karyszewskim chodzą oczywiście, że wyznawcy papieża albo już wcale w nic nie wierzący. Także łażą i tam cały dzień potrafią siedzieć, gadać głupoty, proszę Państwa. Komisje krzakowe, komisje z krzaka do krzaka z założonymi rękami. Komisje, bo to ważne też, że to są salcesony nadęte, rozglądające się, oceniające, ble, ble, krytykujące oczywiście. Ale nic z tego nie wynika. Natomiast tu o to chodzi, żeby coś wynikało, bo rzeczywiście lepsza jest przykra prawda, ale powiedziana. Także cały czas centrum, oczywiście Warszawa, także cały czas centrum, oczywiście Polski, oczywiście, że katolickie Polski, a Pałac Kultury Stalina i Lenina, dużo koncertów wieczorami, ostatnio reklamuje się, proszę Państwa, opera kameralna, ale oni coś też kręcą, że właśnie, że festiwal, że tu festiwal, już byli bez dachu, ale znowu coś gdzieś żebrzą jakiegoś miejsca, już byli bez dachu, już byli bez niczego, także zapraszamy do naprawienia swojego roweru. Buziaczki. I proszę jeść kaczki. A dzisiaj mamy już 24 czerwca 2015 roku.